Lęk napadowy albo ataki paniki to zaburzenie, które należy do grupy tej samej, do której należą fobie, to znaczy do zaburzeń lękowych. Cechą lęku napadowego jest właśnie jego napadowość. Jest to uczucie lęku, które pojawia się nagle wraz z wieloma bardzo nieprzyjemnymi objawami fizycznymi, takimi jak kołatanie serca, zawroty głowy, uczucie duszności. Ponieważ lęk napadowy ma tak wiele objawów fizycznych, pacjenci cierpiący z powodu ataków paniki bardzo często interpretują swoje objawy fizyczne jako innego rodzaju schorzenie. Na przykład boją się, że stracą przytomność, albo boją się, że zaraz będą mieli zawał, albo boją się, że stracą kontrolę nad sobą, że postradają zmysły. To powoduje, że tym bardziej pacjenci zaczynają się bać, że tego typu zdarzenie im się powtórzy. Ponieważ boją się, że się powtórzy, to samo to banie się, że się powtórzy, już staje się podatnym gruntem do rzeczywiście wystąpienia kolejnego ataku paniki. I tak raz za razem pojawiają się ataki paniki, coraz częściej stają się coraz bardziej dokuczliwe, i wtórnie do tego pojawia się ciągły, przewlekły lęk przed lękiem. Jest to duży, duży kłopot. Jest to cierpienie, które powoduje. Niemożność funkcjonowania. Nie można z atakami paniki i lękiem przed atakami paniki, nie można normalnie prowadzić samochodu, nie można normalnie funkcjonować, chodzić do pracy, po prostu nie można normalnie żyć. Bardzo często losy pacjentów z atakami paniki układają się tak, że początkowo odbywa się wiele konsultacji internistycznych, laryngologicznych, neurologicznych. Nic dziwnego, bo pacjent, który czuje to, co czuje, czuje swój lęk napadowy jako zawroty głowy albo kołatanie serca, najpierw pomyśli, że może to neurologia, albo pomyśli, może to kardiologia, może to z moim sercem coś się dzieje. Stąd też często pacjenci, którzy trafiają na pierwszą konsultację do psychiatry, mają grubą teczkę różnych badań. Przy czym w tych badaniach widać, że z fizycznego, somatycznego czy internistycznego punktu widzenia są w 100% zdrowi, ale cierpią. To są właśnie ataki paniki, to jest właśnie zespół lęku napadowego. Tym zajmują się psychiatrzy. Leczymy naszych pacjentów, oferując im zarówno leki, leki, które przeciwdziałają lękowi napadowemu, jak i oferując różne formy pomocy psychoterapeutycznej.